Zobaczcie, jak wszyscy się śmiali z polskich handlarzy, że przecież oszukują ludzi na potęgę, a przecież ta subskrypcja za podgrzewane fotele to jest nic innego jak niemiecka, monachijska wersja klimy do nabicia. Ale to syf! Cześć kochani, czekacie na najnowszą porcję newsów, więc lecimy z klasycznym Moto Weekiem. Na wstępie oczywiście podziękowania dla partnera kanału, mojego mecenasa, firmy ProdicTech. Oczywiście na dole macie link do sklepu. Przypominam, że jest to polski producent mierników lakieru i przypominam, że macie też na dole link do aplikacji, więc jeżeli ktoś planuje kupić sobie taki miernik, to polecam właśnie takie, które mają komunikację Bluetooth z Waszym telefonem, bo w tej aplikacji sama czałem paluszki. A zacieśniając, lecimy z tematami. Na wstępie coś pozytywnego. Otóż yy, młodsi widzowie raz, raz teraz do babci i dziadka grzebać po szufladach, a starsi do rodziców. Otóż 241 osób w Polsce jeszcze nie odebrało w ramach tzw. przedpłat dużego fiata albo malucha. No i w związku z tym PKO, na ściślej skarb państwa, poszukuje tych osób, żeby wypłacić im rekompensaty. Do wzięcia w sumie jest prawie 4 bańki, dokładnie 3,8 miliona. 223 osoby jeszcze nie odebrały maluchów, reszta, czyli tam nie będę nawet liczył w tej chwili, kilkanaście nie odebrało dużego Fiata, Fiata 125P, czy tam 1500, jak to tam woli. Raczej chyba tego już 1500, bo to są przedpłaty z lat 80. więc jak wygasła licencja. No i za maluszka możemy w tej chwili dostać 15501 zł, a za dużego fiata 21966. Także już szybciutko grzebać dziadkom po szufladach i szukać skarbów. Oczywiście, młodzi nie wiedzą kiedyś samochody kupowało się na przedpłaty, czyli można powiedzieć, że to był taki kredyt, ale. Yy, spłacany za nim dostaliście. Dany produkt, czyli w tym przypadku, właśnie malucha, albo na przykład dużego Fiata. Co jest niepokojące, to niestety bardzo wiele analogii z dzisiejszymi czasami, bo jak wpłacaliście te przedpłaty, to musieliście zgodzić się na to, że pokryjecie cenę pojazdu w dniu jego odbioru, to znaczy nie wiedzieliście, ile finalnie za niego zapłacicie. No i dzisiaj, generalnie, jak zamawiacie sobie nowe auto do produkcji, to wygląda to niestety bardzo podobnie. Co jeszcze śmieszne, ta kolejna pula. Przedpłat, czyli właśnie te z lat 80., wprowadzone jeszcze w czasie stanu wojennego, miały też na celu między innymi ściągnięcie z rynku tzw. Tak nawisu inflacyjnego, bo wtedy tak samo jak dzisiaj mieliśmy w Polsce zarąbistą inflację. Mówiąc o tych analogiach z PRL-em, tylko błagam, nie piszcie mi, że za komuny było lepiej, bo ja oczywiście rozumiem, że jak ktoś ma 60 lat, to może tak bredzić, bo faktycznie koleżanki miały wtedy jędrne pośladki i nie potykały się jeszcze o własny biust, no ale generalnie jednak nie ma porównania, więc tak jak powiedziałem, nie piszcie takich bzdur w komentarzach. Drugi temat z polskiego podwórka, pierwsza firma, w tym przypadku Warta, zaczęła już czesać bazy ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, żeby przyjrzeć się swoim klientom. Pisał o tym Autokult, bodajże pisał o tym serwis, którego nazwy nie wymienię. No i w sumie tyle, na razie jeszcze nie wiadomo, jak to wpłynie na podwyżki, bo to jest sprawa indywidualna, więc tak naprawdę jest tyle czynników branych, pod uwagę przywycenie, że jeden mandat u jednego kierowcy nie oznacza wcale tego samego, co taki sam mandat u innego, ale skoro jesteśmy przy podwyżkach cen OC, to mam też dla Was słodko-gorzką wiadomość. Krystian Wiercioch z KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, udzielił takiego bardzo fajnego wywiadu długiego Business Insider yy, i chodzi o to, że KNF prowadziła, a w zasadzie opublikowała 25 nowych wytycznych dotyczących rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. To są takie wytyczne, które powinny być prowadzone przez ubezpieczalnie, zakłady ubezpieczeniowe mają na to mniej więcej 3 miesiące. No i tak, dobre wiadomości są takie, że będzie zupełnie nowa jakość w likwidacji szkód. Ja się z tego cieszę. Dwa razy miałem wypadek, dwa razy z oce sprawcy musiałem to likwidować. No i każdy, kto ma takie doświadczenie za sobą, wie, że to jest droga przez mękę. Więc teraz, na przykład, takie trzy kluczowe rekomendacje są takie, że przede wszystkim wycena ma być po kosztach rzeczywistych to znaczy bazować na rynku lokalnym dla poszkodowanego czyli jeżeli jesteście z Warszawy no to powiat Warszawa a nie jakiś tam radom czy cholera wie gdzie tam jeszcze i analogicznie jak mieszkacie na przykład we Wrocławiu to powinniście dostać wycenę kosztów naprawy dla wrocławia i najbliższych okolic, a nie jakiegoś tam czerwonego kościoła pod Złotoryją, bo tam ktoś wam może to zrobić taniej. I teraz pomysł jest na przykład taki, że żeby uwiarygodnić te koszty, to zakład ubezpieczeniowy będzie wam musiał wskazać firmę, czyli zakład mechaniczny, który za tą kwotę naprawi wam samochód. Więc to jest Absolutnie na plus. Drugi plus na szeroką skalę ma zostać prowadzona usługa Door to Door, czyli właśnie taka, że to zakład ubezpieczeniowy będzie wam likwidował szkodę. I to jest super wiadomość, jak jesteście na przykład pracującą matką albo kimś, kto nie ogarnia, bo zakładam, że ja czy Wy, skoro interesujecie się samochodami czy motoryzacją w szerszym pojęciu, no to jakoś dacie sobie z tym radę, ale no, jak powiedziałem, jak jesteście samotną matką, ktoś Wam skasuje błotnik, no to wtedy macie przerąbane, bo wszystko zwala Wam się na głowę, a tak po prostu przyjeżdża sobie Pan, rzucacie mu kluczyki, zabiera lawetą Wasz samochód, Wy tylko jesteście informowani o tym, ile to będzie kosztowało, ile to będzie trwało i jakie... Będą użyte do naprawy części, w sensie czy będą oryginalne, czy nie będą oryginalne. To jest jak najbardziej na plus. Wjeżdża nam na pełnej cywilizacja w likwidacji szkód z OC. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że ma zostać ukrócona tak zwana ugoda, bo zakłady ubezpieczeniowe tutaj sobie często lecą w kulki. Mówiąc na przykład, że szybciej wam naprawią ten samochód oczywiście jeżeli zgodzicie się na ugodę, a jak zgadzacie się na ugodę, no to zamykacie sobie prawną drogę do ewentualnych dalszych roszczeń, jak się nagle okaże, że się nie da tego samochodu naprawić za taką kwotę, na jaką wyceniono szkodę, więc to jest kolejny plus. No jest oczywiście w tym wszystkim wiadro dziegciu. Otóż 500 milionów złotych to będzie nas wszystkich kosztowało. Ile za te różyczki, babciu? 500 zł! A w zasadzie zakładu ubezpieczeniowej, co oznacza, że przynajmniej według KNF każda polisa średnio zdrożeje o 4%. No i jak dodacie do tego te jakieś 17 inflacji, to... Puh. Kolejny temat, mam dla Was zagadkę, jaki jest największy beneficjent nowego taryfikatora mandatów. Oczywiście poza Skarbem Państwa. I jest to Janosik. To nie jest żadna reklama, a szkoda, bo nikt mi za to nie płaci. Po prostu przedstawię Wam jedną z informacji prasowych. Otóż Janosik zrobił badania dotyczące tego, jak się zachowują użytkownicy Janosika po wprowadzeniu nowego taryfikatora i wyszły bardzo ciekawe kwiatki. Otóż styczeń, luty, marzec rzeczywiście mieliśmy spadek niewielki, ale jednak średnich prędkości w każdej z kategorii prędkości, która znajduje odzwierciedlenie w taryfikatorze. Natomiast od kwietnia, maja i czerwca wyniki średnich prędkości dla użytkowników Janosika są idealnie takie same jak w ubiegłym roku. W analogicznym okresie to znaczy, że prewencyjna forma działania nowego taryfikatora skończyła się w marcu, a dzisiaj kierowcy w Polsce już mają na niego wyrąbane. No i po prostu. Zastanawiają się tylko, jak jeździć tak samo, jak się jeździło, ale nie płacić tych mandatów, stąd na przykład w styczniu, lutym i marcu. Liczba użytkowników Janosika wzrastała mniej więcej o 50 i 40% od kwietnia to jest mniej więcej 30% miesięcznie w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Także i jeszcze jest jedna bardzo fajna analiza dotycząca tego, co naprawdę wpływa na to, że jeździmy wolniej. Jak gdzieś znajdę tą tabelkę, to wam wkleję jak mi się nie będzie chciało, to musicie mi uwierzyć na słowo. Otóż Janosik sprawdził też, jak się zachowujemy przed. Fotoradarami, no i generalnie standardowo zawsze to był Hebel przed radarem, a potem ogień po radarze, a teraz jest Hebel przed radarem i płomyczek po radarze, bo paliwo kosztuje po 8 zł, więc po prostu jeździmy mniej dynamicznie, ale to wcale nie znaczy, że jeździmy wolniej, ale co ja tutaj będę tłumaczył, każdy rodzic wie doskonale, że możecie sobie wstać o 5 rano, żeby na 7 być w przedszkolu, a jak o godzinie 6 się okaże, że nagle nie ma ulubionej gumeczki do włosów, to i tak będziecie przetrząsać całe mieszkania, a potem jechać na wariata, bo takie jest życie. I na koniec petarda, chociaż zakładam, że większość z Was już słyszało, w Wielkiej Brytanii BMW wprowadziło subskrypcję 15 funtów miesięcznie za uwaga grzanie dupy. W sensie płacicie 15 funtów miesięcznie, jeżeli chcecie korzystać z podgrzewanych foteli i te usługi subskrypcji mają być rozszerzane na przykład na Adaptacyjne reflektory. Dzisiaj to już działa też, między innymi, w Nowej Zelandii i chyba w Niemczech a na pewno będzie wprowadzane na szerszą skalę wraz z nowym systemem operacyjnym, który właśnie wchodzi do BMW, to jest już chyba siódma generacja, jak mnie pamięć nie myli, tego systemu. No w każdym razie y, zaczyna się robić naprawdę grubo. BMW tłumaczy, że to nie jest tak, że oni chcą sięgnąć głębiej do waszych pieniędzy, tylko na przykład jak kupujecie sobie nowe BMW, to możecie się nie zdecydować na podgrzewane fotele czy właśnie adaptacyjne reflektory, ale kolejny właściciel przecież nie jest wcale powiedziane, że nie chciałby z nich korzystać, więc on wtedy sobie zadzwoni. Dostanie pewnie jakiś tam specjalny kod, i tak dalej, i będzie mógł sobie to aktywować za właśnie, jak powiedziałem, jedyne 15 funtów miesięcznie w przypadku podgrzewanych tyłków. I ja się tak zastanawiam, czy to też będzie działać w drugą stronę. No bo. Załóżmy, że jestem statystycznym Polakiem, takim ciut bogatszym, więc mogę sobie pozwolić na takie 15-16 letnie BMW serii 3 albo 5, kupuję takie auto. No i w tym 15 latku te fotele są przecież wysiedziane i wypierdziane przez Helmuta, ale jak sobie aktywuję podgrzewanie i się nagle okaże, że ono nie działa, to rozumiem, że jak pojadę do serwisu i powiem, że ono nie działa, to mi wymienią albo naprawią te fotele za darmo, prawda? Bo zapłaciłem za usługę, która nie została mi dostarczona, tak? Dobrze rozumuje BMW, tak? I tak szczerze mm -hmm. powiedziawszy, zobaczcie jak wszyscy się śmiali z polskich handlarzy, że przecież oszukują ludzi na potęgę, a przecież ta subskrypcja za podgrzewane fotele to jest nic innego jak niemiecka, monachijska wersja Klimy do nabicia. Przecież idziecie do salonu, kupujecie auto za 300 tysięcy złotych, Albo 400, no 300 to taka biedna wersja. Dostajecie taką listę wyposażenia, i tam, panie, jest absolutnie wszystko, tylko że nagle się okazuje, że połowa z tych rzeczy nie działa, bo musicie ją sobie sami za własne pieniążki aktywować. Naprawdę podoba mi się ta dzisiejsza motoryzacja. I tak szczerze powiedziawszy, to zaczynam się niestety cieszyć, że zaczynając swoją karierę. Karierę zawodową lat temu, 15 z górką. Jako dziennikarz motoryzacyjny miałem jeszcze okazję liznąć albo chociaż powąchać tej wspaniałej, prawdziwej, fascynującej motoryzacji. A dzisiaj, no cóż, pora się przebranżawiać już chyba. Dzisiaj tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam Paweł Rygas. Tak, wiem, piszecie mi w komentarzach, kiedy będzie można coś takiego kupić. Yy, powiedziałem, pora się przebranżawiać, więc zakładam, że jeszcze może z miesiąc i wjedziemy na rynek z takim... czymś. Trzymajcie się ciepło.